weź tu! Aluś i tatuś, siemanko, dzisiaj nasza reakcja na 12 serię. Zobaczymy, co tam będzie, bo już wiemy, że oficjalna premiera 12 serii, czyli która się nazywa Super Pinks Mutant Battle. Bo ja jeszcze w ogóle nawet nie widziałem, tylko mi tata mówił, jak się nazywa, teraz widzę tutaj tylko... Zaraz będziecie widzieć, zaraz się przełączymy na komputerek, że tak powiem, i będziemy z wami oglądać i reagować na to, co będzie w 12 serii, czyli Super Pinks Mutant Battle. I tak, zanim zaczniemy, pamiętajcie, że 25 sierpnia w Hiszpanii, najprawdopodobniej też w Anglii, będzie premiera i pod koniec sierpnia, początek września będą już, 12 seria będzie już gdzie? W Polsce. Nie, w Polsce nie będzie. Ogólnie będzie dostępna, ale nie w sklepach, tylko przez internet. Gdzie? Pomyśl. Gdzie będzie można kupić 12 serię pod koniec sierpnia? Na Best Toys, tak. Więc pamiętajcie, jak będziecie chcieli już mieć szybciej jako pierwsi, to pilnujcie aukcji sklepu Best Toys i tam najprawdopodobniej będą jednymi z szybszych. Tak, odkryliśmy, poszukałem parę filmików, będziemy je oglądali tak. I znalazłem jedną rzecz niespotykaną. Ale, no nie, to jeszcze wam powiem, zanim się przyłączymy. Że znalazłem pierwszy już opening nagrany w Anglii. Pytanie, skąd oni wzięli już 12 serię, czy dostali jakieś próbki, czy mają jakieś układy, czy nie wiadomo skąd się u nich to znalazło i czemu już nagrywają, skoro 25 dopiero ma być premiera, czyli za prawie cały miesiąc. Ale mam 25 urodzin. Czy w dniu urodzin Olka będzie premiera 12 serii? Dobra, mniej gadania, przenosimy się do... Oglądania 12 serii. Okej, okay. Jesteśmy tutaj, tak jak widzicie, mamy przed nami, co opowiada Jolusiu? Nie, nic nie. Przed nami ultra rzadki. Który będzie zwał się? Morf. Tak? Morf. No to na czym ty myślałeś teraz? Przecież sami mówiłeś nazwę. No wiesz co, Oluś. No dobra. Jedziemy dalej, zobaczymy, co tutaj będzie. Jakaś tam muzyczka sobie w tle leci. Mamy złoto, będzie złotą figurką, będzie statek i tutaj czapka piracka. Tutaj są pirackie. Będą oczywiście Kazum Kidy. Mamy jakieś frytasy, to wyglądało. Piłkę do kosza. Piłkę do NFL, do rugby, można powiedzieć. Zamek z piasku. A to co to? Bałwan. Bałwanek będzie. I tutaj jakiś... A, widziałem, to są takie dwa zingsy razem, wiesz? To jest jeden zings. To były kredki. Koszulka już była, ale to jest koszulka, bo to są zingsy od tych Kazum Kidów bodajże. Dobra, tu jest piasek. Zobaczmy, co dalej. Mamy flecik. Mamy srebrną linijkę. Mamy czapeczkę Animan, czyli Animan, taki hip-hop powiedz. Whitehead, a co to jest? Musimy zacząć, bo to za strasznie szybko leci. Tu mamy... Lody. Nie lody, kubek to był... z lodem. Nie, to był drink z lodami. Kubek z lodem. Kubek z wodą, ale tam srebrną... Nie wiem, co to było, poczekajcie. To za szybko leci. Co to jest, piłka? Jajko. Nie, to jest związane... Tak, jajko jest egg napisane, stone egg, ale to jest związane chyba z prehistorią, no, bo ma taką maczugę jakby, więc zapowiada się nieźle, lizaczek. Fajne. Dobrze, mamy jakąś kanapę rzodkiewę, cymbałki, co tam jeszcze będą, galocie, jacie, jakie gacie, będą, co to są? Zapomniałem szybko i kolejny srebrny, ale hełm był. I tutaj, o ja, czapka indiańska! Obraz. Zatrzymaj na chwilę. Zatrzymam. I bo u nas niestety pada, więc dla nas, żeby nie padało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Masz piona, synu, bo znowu zapomnieliśmy o tym. Dobrze, że cię mam. Dobrze, że w ogóle jesteśmy. Właśnie napiszcie w komentarzu, czy fajnie, że razem występujemy. Tak? Bo mnie się to podoba, że występuję z moim synkiem i przez to też więcej spędzam z tobą czasu. Czasem się niestety kłócimy przy tym, ale rzadko się kłócimy, prawda? Ostatnio jest lepiej. Mieliśmy taki gorszy okres, że się kłóciliśmy. Dobra, wracamy do... Nie, Olek, nie!
Dobra, mamy to piłka do siatki. Znowuż parasol, ale taki... taki parasolek... Olusiu, nie rób tak. Parasolek, liść. Jakaś probówka z jakimiś chemikaliami. Znowuż jakiś zamek z piasku też wygląda. Kalkulatorek, chyba srebrny to jest. Lody! I co tutaj mamy? Czapka kolejna, klauny, klauna czapka. A, balon z wodą, ale czadzior. To spray, czy tam nie, to farba była. Tutaj jest jakieś ubijana ciasto. A to co to jest? Color change. Czekaj, to musimy, moment, co to było? Co to było? Poczekajcie, bo tutaj coś tu ciekawego się pojawiło. Color change, czyli zmienia kolory, ale co to jest? Jakby dodatkowe, czy to ultra, nie, no to ultra rzadki, chyba że ten ultra rzadki też zmienia kolory. Poczekaj, to jest, mamy tą, 2.18, przewińmy na początek. No, wygląda, może też zmienia kolory, chociaż już nie ma tego, 2.18, to jest ciekawe. Czyli będzie coś na zasadzie tego, co było z agentami w Secret Spice serii. Nie, bardziej z tego, co było z tym. Z czym? No ale pierwszy kolor zaczął zmieniać Oculus Max. No. No tak, a po, no to Secret Spice ta seria się nazywa, kochani. No wiem. No dobra, lecimy dalej. Co tam, jakie postacie? Bo potem przyłączymy się, zobaczymy szybko. O, srebrny. Kilof. Lampka nocna. Lampka. Co tutaj jeszcze? Tu jakieś ciachu chyba, doktor Palmer. Szalik. Nie wiem, czy zwrócił ogień. Nie wiem, czy zwróciliście zupełnie ogień, nowe zinksy. Spinacz do wieszania prania. Oj, konewka. To było. Konewka była? Pierwszy grzybek też był jakiś. No to to wiadomo. A grzybek też zmienia kolor. No. Czyli konewka i grzybek też zmienia. Poczekajcie, czyli będzie najprawdopodobniej coś takiego, że. Będzie oddzielna taka rzadkość. Tych znaczy nie, będzie coś na nie zasadzie jak. Rzadkość oddzielna. Jak w Secret Spice, że była seria agentów, którzy zmieniali oczy. I pewnie będzie też seria... Co jakich... mówię ci, że... A, właśnie, wiesz, czego najważniejszego nie powiedziałem? Czego? Że w tej serii, zgadnij, ile będzie do zebrania zinksów. 100. Skąd wiedziałeś? Widziałeś gdzieś? Tak. A, tak, będzie 100 zinksów. Zazwyczaj jest 80, raz w trzeciej serii było 90, no. A teraz będzie aż... 100! Dobra, jadę dalej, mili państwo, bo trzeba obejrzeć jeszcze inne rzeczy. Srebrna paletka. O, fajnie, kurtka zimowa. Precelek. Liść. A to co to jest? Krem do opalania, no przecież proste. O, siatka do siatkówki. Aby była tam... Probówki, to pewnie będą... I tu znowuż podwójne zinksy w jednym. UFO, zmieniające kolor. No ciekawe wam powiem, nie wiemy dokładnie, jak wy wiecie, o co chodzi z tym, z jakąś krótką serią, nie serią, tylko drużyną jakby, to dajcie nam znać w komentarzach. Okej, teraz lecimy już, jak wyglądają prawdziwe postacie. Zaczynamy od... czego? Kazum? Kidów. Kazum Kidów, tak jest. O, tu jakaś reklamka nam się włączyła. A few moments later. Dobra, mamy pierwszego Kazum Kida, drugiego to już widzieliśmy. O, i widzisz, patrz, bo to o tym chciałem ci powiedzieć. Tu są te podwójne zinksy, widzisz? Że w jednym zinksie są dwa, czyli dwie, nie, dwa sosy, to jest musztarda i ketchup. A, piaskownica, bałwanek, a to jest na pewno bałwanek? Poczekaj, bo nie wiem, czy to jest bałwanek. To jest bałwanek, było napisane Snowman. Snowman było napisane, ale to o co chodzi z tym, co to jest? A, bo to jest marchewka, no tak, no proste. Ale ja to jestem. Dobra, jedym dalej. Tutaj jest Jordany. Jordany, tutaj jest futbol amerykański i pojawiają się też w tej serii szkielety. Mamy znowu 6 szkieletów. W sumie jest 12. O, jest jeden złoty, tak jak widzicie. Czyli zamiast pojazdów znowu się pojawiły szkieletory. A, o co? A, bo to są... I też pojawia się puszka z pięcioma jakimiś... O, i wyskoczył nam Paweł. Dobrze, jedziemy dalej. No nie, włączyłeś Pawła. Paweł, fajnie. Pozdrawiamy cię, Pawle. Trzymaj się, hej. Dobra, jadę dalej. Zobaczyliśmy...
jesteśmy znowu na hiszpańskiej. Tu mamy prezentację całe, jak się te podstawowe zinksy i finksy wyglądają, tak? O, co to mi się ściszyło? Za bardzo. Olek, tłumacz, co tam kolega mówi. Nie, słuchajcie, to jest takie bardzo interesujące. Jak widzicie, tutaj macie zinksy. I tu znak zapytania, co to będzie, co to będzie? O mój Boże, ale się dzieje. Proszę Państwa, szkielety i dwie piąchy. Zklony. A teraz co nam będzie pokazane, Olusiu Ponczusiu? Przerażający, przerażony ogląda film. Tak zwany Min. O, Kazum do niego wpadł. Ciekawe, o czym on opowiada. Dobra, a ja czym dalej? A, to jest ten. On ma swojego szkieletona. A, to już wiem. Chyba w szkieletonach są te, co zmieniają kolory. Wiesz, widzisz? Zobacz, tu jest taki dwukolorowy Oluś. I one może zmieniają właśnie... Zatrzymaj. No. I tu wejdź, też mam... Wejdź w to, no wiesz, w a, ten obraz. Powiększenie, no właśnie, nie wiem. Patrz, czemu. Przeczytaj. Color change, tak, czyli rozgryźliśmy tą zagadkę, czyli w skeletonach będą... Miałem rację. Co miałeś rację? A poczekaj w innym skeletonie. Nie skup, kochanie. I tu też jest challenge. Change znaczy się. I oczywiście będzie gazetka. Wiadomo. A to jest to samo? Czekaj. Nic nie ma, zaraz zobaczymy dalej. No to nie będzie w szkieletonach te, co zmieniają kolor. A w czym? No tutaj w szkieletonie jest. No ale w tu szkieletonie ma... po prostu mógł się taki zinks trafić. Tak myślisz? A, no tak, w sumie racji. No tak, no to teraz mi to mówisz, a ja już myślałem, że rozgryzłem zagadkę. Czyli... O, teraz się słoneczko w ogóle u nas pojawiło. Słoneczko i pada. I pada. No tak czasem jest, czyli będzie co? Jak jest słońce i deszcz, to co jest? Tęcza. Dobra, mamy tutaj pokazane, co tutaj się dzieje. Taki lód. I też, ale zobacz. I on też zmienia chyba kolor, bo jest dwukolorowy. To czyli może jednak... A może, ja wiem. A, nie, też nie wiem. A może te kolory, zmieniające kolor są w Kazum Kidach? Usiądź, kochani. Nie, bo w Kazum Kidach przecież nie było tych. Ale zobacz, tutaj we wszystkich tych skeletonach są jakby dwukolorowe, czyli może akurat teraz będzie inaczej, że w skeletonach będą tylko postacie właśnie zmieniające kolor. Bo zobacz, widzisz, w każdym masz zmieniający. Iron Fighter. Czyli chyba jednak miałem rację. Słyszysz, Olusiu? Czyli jednak chyba miałem rację. Jungle Hopper. Dobrze, czyli no zobacz, spójrz tutaj. Na to wygląda, że tak... Na to wygląda, że tak będzie, tak, Olusiu? Okej, czyli a przeczytaj tą ostatnią nazwę, czytałeś? Stone Smash. I tutaj widzisz, chyba naprawdę... Chyba naprawdę miałem rację... Miałem rację z tym, że to są... Patrz, jak on ma długie ręce i patrz, jak on to trzyma. Nie, to nie są długie ręce, to są takie do złapania. On ma krótkie ręczki chyba. Chyba. Nie jestem... Chociaż tutaj widać, że jest. I ten złoty wygląda czadersko. Mam nadzieję, że tym razem trafimy, bo ostatnia szkieleta złotego nie trafiliśmy. Mamy tą puchę, o którą widzieliśmy. Ja chcę tego. Tam oj, wszystkie. O, poczekaj, bo jeszcze tu będzie. Zobaczcie, tu jest ta, czyli mamy tak, ultra rzadkiego morfa, mamy złotego i pewnie seria dwóch, nie no, seria dwukolorowa, to jest tu na dole, widzisz? Te zmieniają kolory. Tutaj też są dwukolorowe. I tutaj też, to może... Nie, no to poczekaj. Jest raz, dwa, trzy. Chyba, że one są tylko tak zrobione, że wyglądają... Chociaż nie. Zobaczmy. Wydaje mi się, że nie, bo było napisane color change, tak? Nawet tutaj jest the color. Czyli może wszystkie takie będą? Nie wszystkie, bo wszystkie nie mają tego też. No tak, nie mają. No dobra, zobaczymy. Ale to, czas... to zobacz, bo ja policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tutaj nie ma. Tutaj jest. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wychodzi na to, że będzie 18 zinksów, dlatego może jest 100 do zebrania, no. Bo są te. No dobra, zobaczymy. Ale tutaj na pewno nie ma 100. Myślisz, że nie ma? Dobra, myślę, że teraz czas, żebyśmy chwilę obejrzeli. A, jeszcze jedną rzecz zanim. Poczekaj, tu ja powiększę. Tu są specjalne. Przysuń się, Olusiu. Tu są specjalne zestawy.
Ja tu no, niestety tylko tak maksymalnie mogę powiększyć, bo to jest short. Jest mega duży, nie wiem, dinozaur. Jest jakiś pojazd ptaka, który strzela oczywiście. I jest jakiś... Aha, to jest ten ptaka na kółeczkach. Fajnie to wygląda. Będzie można wejść z Inksem to otwierać. No właśnie, czyli mamy skorpiona i ten... Ale ten robot, znaczy robot dinozaur, nie wiem, jest czaderski i chyba będzie wielki. Okej, to zobaczmy jeszcze chwilę, jak to wygląda w rzeczywistości, jak wygląda opening, tak? No. O, czekajcie. Dobra, zobaczmy pierwszy opening w historii 12 serii. Lecimy na Szczecin. Znowu, że reklama, przeczekamy. Dajemy radę. OK. No, dzień dobry, siemano, koleno mają tutaj. Wiem. The morning. Jak widzicie, tutaj mają. Nie, nie kidy. Tam mają saszetki. Dobra, już mniej gadania, więcej otwierania. Tu już tłumaczy. Uwaga, pierwsza saszetka. O! Jest. No bo to jest tak. Tak. Okej, tu pokazuje, że z papierku. Tutaj mam, nam pokazuje. Ja, o, pierwszy kwiatuszek. Ładnie dopracowany, wam powiem. Tylko jestem naprawdę ciekaw, skąd oni mają to już. Jeżeli oficjalna seria będzie dopiero 25. Chociaż oni mają jakieś konto na TikTok. O, color change, widzisz? Ale to nie jest chyba ten. Zobaczymy, czy trafią jakiegoś. A, pocierają, bo ciepła. Ale to nie to. Teraz im się trafił liś, ale fajnie zrobione zęby ma fajowskie, nie? Dobra, jadę dalej, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie obejrzę, ale jestem ciekaw, czy trafią... Czekaj, zobaczmy, zobaczmy. O, 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 jest, trafili jakiegoś wcześniej kolorowego. O, tu jest pokazany ten zestaw. Nie, to nie jest dwukolorowy. Czyli też nie, jeszcze nic dwukolorowego nie trafili. Mamy, o ten lizak, ale tutaj jest tak słabo dopracowany, widać niedociągnięcie. Ciekawe, może akurat tak się, taki się trafił, lekko niedopracowany. Rzodkieweczka, co tam jeszcze mają, teraz otwierają Kazum Kida, ketchup i musztarda i on ma chyba frytki czy ser, myślisz? Bo na frytki to jest takie trochę za bardzo położone, może to jest serem to jest związane. No nie, to jest o, widzisz, tu mają dwóch. Są, jest musztarda, ale one nie zmieniają chyba kolor. A nie, zmieniają. Czyli zobaczmy, czy im to wyjdzie. Czyli powinien się zmienić na czerwone od ciepłej temperatury, ale oni chyba tego nie zrobią. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Jak wy wiecie, napiszcie w komentarzu. Tu mają srebrne color change. Czyli może te kolory... A, to może Kazum Kid też będzie zmieniał kolor. Bo widziałeś? Było tam napisane. Zobaczmy, poczekajmy. Zobaczymy, co tak... Co oni tak długo otwierają? Chyba mają mniejszą wprawę niż my, nie? No. Ale to nic nie wygląda, żeby on zmieniał kolor. Zobaczymy. Ale dopracowane są bardzo ładnie. Tu jest marchewka. O, widzicie, szczęść kolor. Czyli od ciepłej wody pewnie, tylko nie, oni nie byli przygotowani na to i dlatego może się nie zmieni. A może, jak się wyjdzie, bo jest lato, na opalanku i po opaleniu oni są tacy, wiesz, zmieniają kolor. Oczywiście żartuję pewnie od ciepłej wody, ale przetestujemy to. Mają srebrnego. Dobra, myślę, że na tyle nie będziemy zdradzać wam więcej. Jeszcze bo chcemy, żebyście zobaczyli to gdzie? U nas! U nas, jak my będziemy otwierać już wkrótce, jeszcze miesiąc czasu, a może szybciej. Czekajcie na ten film, piszcie w komentarzu, czy będziecie zbierać 12 serię, czy nie będziecie. Pamiętajcie, 12 seria nazywa się jak? Mutant! Nie, no ja ci nie powiem, no jak się nazywa? Tu masz napisane. Mutant Battle. Battle, mutant czyli battle. Wojna mutantów, tak. Czy jakby to tak wytłumaczyć. No dobra, to jeszcze tyle. Te zinksy no. Są zmutowane, że mają inne kolory na przykład. To są zmutowane zinksy. A może przez to. Może tak być. A, jeszcze jedno, bo niestety na koniec wam powiem. YouTube
zablokował, znaczy nie zablokował, tylko pozmieniał kategorię shortów na dla dzieci i dlatego nie ma komentarzy. No. Niestety z tego co kojarzę, nikomu się nie udało na YouTubie trafić, że otworzymy 30 dnia, a do wygrania były te saszetki, które nam zostaną. Ale filmy udostępniałem też na TikToku, na Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie i na Facebooku też nikt nie trafił, za to trafił ktoś na TikToku. Niedługo tam wleci TikTok z informacją, ile dostanie saszetek i kto to wygrał. Więc widzimy się też na TikToku, zapraszamy na TikToka. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa! Hej!